Dlaczego nie chodzą Polacy do kościoła? Pan żartuje, niech pan cyrku nie robi. Spierdalaj. Dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła? Są głupi. Kościół to jest potęgą, epoką naszą i naszą wiarą. Nie odpowiada mi tak to, że kościół nie jest transparentny. No z pedofilią na przykład. Chciałabym, żeby księża byli oceniani tak jak po prostu obywatele przeciętni, bo to są dla mnie przeciętni obywatele. Kościół już nie zasługuje na to, żeby zaufać mu. Już nie. Za to, że jeszcze tego papieża, to mnie serce pęka. W ogóle nie chcę mówić, bo to jest, że mu dokuczają. By się wstydzili takiego porządnego człowieka szargać, to jest bydło, nie ludzie dla mnie. Nie tylko on jeden, może tam retuszował jakieś tam, bo oni byli w swój sposób karani przez Kościół. Oni mają inne kary, inaczej, my tego nie rozumiemy. Dlaczego inne? My tego nie rozumiemy, bo my tej polityki ich nie znamy. Dzieci na religię nie chcą chodzić, wypisują. Odejdź. Szatanie. Z roku na rok coraz mniej Polaków chodzi co niedzielę do kościoła. To już mniej niż 30%. I to wynika z kościelnych statystyk. Młodzież nie chce chodzić na religię. Dlaczego Polacy odwracają się od kościoła? Jaki może być tego powód? O tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. Dlaczego nie chodzą Polacy do kościoła? Pan żartuje, niech pan cyrku nie robi. Spierdalaj. Są kościelne statystyki, z których wynika, że coraz mniej Polaków chodzi co niedzielę na mszę. No to o to pytam właśnie. Dlaczego? Ale co? Zdychał, to byś się modlił. Co to jest? Co to za telewizja? To na YouTube'a robimy. Ale dlaczego tak jest, wie pan, że... No bo dlaczego Polacy nie chodzą, to mnie interesuje. Wy tak twierdzicie. Nie no, statystyki kościelne pokazują, że już na... Co niedzielę na mszę chodzi... Kto robi ten... Ja chodzę codziennie. Jak mogę, to i dwa razy dziennie. Ale już... Dzieci na religię nie chcą chodzić, wypisują. Odejdź. Szatanie. Po drugiej stronie, nie? Ale... No to tego. No to w niedzielę bardzo dużo jest ludzi u nas. Pełen kościół. Ale młodzież się z religii wypisuje. A młodzieży nie ma, to jest fakt. To jest prawda. A dlaczego właśnie tak jest? Tego nie powiem. Nie, wie pan, nie chcę ubliżać młodzieży, bo on powiedział, ale nie chcę ubliżać. Chyba wina rodziców, że nie wypędzają do kościoła. Ale to co, to można tak wypędzić, zapędzić? No oczywiście, mama zawsze. Słuchaj, niedziela jadę do kościoła. Na którą? I co godzina? Ja do kościoła, już. A rodzice teraz pójdzie dobrze, nie pójdzie to drugie dobrze. Aha, czyli takie za delikatnie, to trzeba pasa wziąć i... Tak, jak to ci mówię, albo tak i wyrzucić. I do kościoła. No. Co panu powie, że nie chodzą ludzie? No już panu... Pod kościół iść zobaczyć w ten czas, będzie pan wiedział, czy chodzą, czy nie chodzą. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego robi badania i wychodzi, że no nie chodzą ludzie do kościoła. Coraz mniej chodzi, a dlaczego? Księża pewnie statystyki taką wystawili. No takie statystyki są, no. No jakby ktoś z zewnątrz robił, to by jeszcze gorzej może wyszło. Dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła? Bo tak... Są głupi. No ale odwracają się ludzie. Jaki jest powód? Dlaczego? Co się dzieje takiego? No internet ich odciąga przede wszystkim i te głupoty, które tam czytają. Do widzenia. Aha. No ja nie chodzę. A czemu nie chodzę? Bo mnie kościół nie interesuje. No nie odpowiada mi tak to, że kościół nie jest transparentny. No z pedofilią na przykład. Chciałabym, żeby księża byli oceniani tak jak po prostu obywatele przeciętni, bo to są dla mnie przeciętni obywatele. Także brakuje mi tej transparentności, tego, że to oni są poddawani jakiemuś sądowi kościelnemu, że te rozprawy nie są jawne. Kościół po prostu kryje te osoby. No to mi to nie odpowiada. Ja się z tym nie zgadzam. Jestem po stronie ofiar. Kościół powinien być odrębną instytucją. Władza nie powinna z Kościołem mieć nic wspólnego. Kościół nie powinien być finansowany w taki sposób, jaki jest, tak jak jest ryzyk finansowany. Kilka argumentów tutaj się pojawiło. Tak. Dość poważnych. Dokładnie, dlatego nie chodzę do kościoła. Może kościół tak robi po prostu, że ludzie się odwracają. Co robi? No nakłania chyba za bardzo do tego, chyba żeby dawali te pieniążki, chyba moim zdaniem. Jestem wierząca, ale nie praktykująca, o tak. Mogą porozmawiać z Bogiem tam gdzieś u siebie w domu. Nie muszą dlatego iść do kościoła i rozmawiać jeszcze z kimś. Ja mogę rozmawiać z Bogiem, kiedy tam, nie wiem, piję kawę. I dla mnie to jest okej, nie muszę dlatego chodzić. Lepiej to spędzam ten czas z dzieckiem, nie wiem, ja pójdę gdzieś na trampoliny jakieś, aniż do kościołu. Mniej niż 30% chodzi co niedzielę na mszę. Chodzą, niech się pan nie martwi. Kościół przeżył i przeżyje wszystko. Ale czemu od tego kościoła się odwracają ludzie, o co chodzi? Odwracają się ludzie od kościoła i nigdy się nie odwrócą, bo kościół to jest potęgą,
epoką naszą i naszą wiarą, którą żeśmy się wywodzili od pokoleń. I to nie zaginie, niech pan się nie martwi. No ale właśnie wiara przodków tu, a Polacy jednak już no nie chcą do kościoła chodzić. No chodzą, chodzą. W coś trzeba wierzyć w życiu, bo jeżeli pan nie wierzy w nic, to jest nikim. Czemu Polacy od kościoła właśnie odchodzą? Bo to ze statystyk wynika i tak... Bo się kościół sprzedał. Przepraszam? Bo się kościół sprzedał. Komu? Władzy. Ja czasami pójdę. A dlaczego ludzie nie chodzą? Co się dzieje? Nie wiem, może ma na to wpływ sposób przeprowadzania mszy, nie mam pojęcia. No. Zależy też od kościoła, nie? Kto jak poprowadzi, są księża, którzy w miarę normalnie prowadzą. Jest wesoło i pewnie wtedy młody też tam pójdzie, no zależy. Niektórzy mówią, że tu się z władzą, wie pan, zblatował kościół albo... A nie wiem. Władza jest ch**owa, była i będzie, nic się nie zmieni. Ksiądz bez przerwy mówi takie bajki jak dla dzieci do szkoły. I jak ja siedzę kiedyś, to był ksiądz, wyszedł na ambonę, powiedział piękne kazanie, ludzie to posłuchali, było treściwie, a krótko, a dzisiaj mówią, ludziom się na przykrzyk słuchać. I z tego powodu to jest nudne, dlatego może nie chcą przychodzić. Także z tego powodu ja nie... Pani nie chodzi? Chodzę od święta, od wszystkich tam, jak Popiołek był, jak Matki Boskiej Gromnicznej, Boże Narodzenie, Wielkanoc, teraz Zielone Świątki. W takie to zależy kiedy, ale to rzadko. A czemu ludzie nie chcą do kościoła chodzić? Co się dzieje takiego? Proszę pana, ja należę do Chrystusa Króla. Proszę przyjść na godzinę 6:30. Zobaczysz pan, pełen kościół jest. No. Ale w województwie łódzkim na przykład 17% tylko co niedzielę chodzi do kościoła. Łódź, to co to jest? To wymarłe miasto, proszę pana. Nie wierzą w Boga, nie mają nic. No. Bóg był, jest i będzie, proszę pana. A we Wrocławiu na przykład tylko jedno dziecko na pięcioro ze szkół ponadpodstawowych chodzi na religię. Tylko jeden uczeń to na pięcioro. To rodziców problem. Proszę pana, to rodziców problem, bo ojciec jak wychowa, tak ma. Polacy do kościoła nie chcą chodzić. Odwracają się od kościoła. No, ja sama nie chodzę. Ale, a dlaczego? Co się dzieje? A ja wiem, bo może na tacę trzeba więcej wrzucić? Nie wiem. Ale... Nie wiem, no. Nie mam pojęcia. Jedni są wierzący, drudzy nie. Jedni... Ale coraz mniej, z roku na rok. Ja byłam bielanką kiedyś, przepraszam. No właśnie, i co się stało? No nie ma, no i wyrosłam, nie? Stara baba już jestem, proszę pana. No gdzie ja będę bielanką, no? Z roku na rok ja, coraz mniej. Ja przestałam też chodzić, a bardzo uczęszczałam, ale nie powiem, że nie wierzę w Boga. Tak samo wierzę, jak wierzyłam. Ja z tego względu dużo mnie ta spowiedź denerwuje. To powinno być do Boga, a nie do księdza. Ksiądz taki sam grzesznik jak my. I czemu Polacy do kościoła nie chcą chodzić? Się odwracają. Już mają dość tych złodziei księży. No już jest... Dość już wszędzie, proszę, w telewizji, pierwszy program, drugi, zaraz całą telewizję będzie tylko kościół. A ta pedofilia, no to panie, to jest 90% księży to pedofile. Nie, no chyba nie ma takich badań, że... No, nie ma badań, ale takie... Myślę, że tak raczej w jakieś tu promile byśmy szli, nie, ale... A skąd promile? Ludzie to zawsze, panie, są jeszcze za kościołem. Stare babcie, dziadki, to nie zawsze są za kościołem. Ale kościół już nie zasługuje na to, żeby zaufać mu. Już nie. Proszę pana, ja mam księdza w rodzinie, ja bym chciał powiedzieć całą prawdę, to by normalnie dostałbym Nagrodę Nobla, ale jaka jest prawda, to nie powiem, ale ludzie się odwracają od kościoła, bo kościół nie pomaga. Dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła, już nie chcą chodzić? Dlaczego? Nie wiem. To jest głupota. Dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła? Powinni kościoła? Chodzić, bo tym bardziej teraz właśnie pana, powinni Jana ja Pawła II. No to jest... Serce jest tu. Nie, my razem. Kościół jest tu, w sercu. A. Kościół to jest instytucja. Sądzę, że młodzi ludzie to się wycofują po prostu, bo kto ma wierzyć, oni w to nie wierzą. Dlaczego młodzi nie wierzą właśnie? Nie wiem. Bo jest niewpajane w nich. Jeżeli przychodzi ktoś taki jak popiera PO na przykład, to się dzieciom wmawia już, że kościół jest B. No dlaczego tak się właśnie dzieje w Polsce? Taki mamy co niektóry rząd. No ale rząd no, jest taki, że raczej nakłania. Schodzi, ale Platforma jest przeciwko. Platforma chce wszystko zniszczyć. Że Kościół również. Nie, no. Ależ oczywiście, proszę pana.
Przecież Donald Tusk nawet specjalnie ślub kościelny wziął, żeby uciąć takie spekulacje. Niech pan nie rozśmiesza. Zrobili nagonkę na papieża, żeby zatuszować swoje w tej chwili. Ale to jest śledztwo dziennikarskie po prostu, no co to ma PO do tego? Ale pan mi odpowie na jedno pytanie. Papieża, żeby uznać za świętego, dużo lat było sprawdzania, testowania. Jakimś cudem został świętym, tak? Nie tylko on jeden może tam retuszował jakieś tam, bo oni byli w swój sposób karani przez Kościół. Oni mają inne kary, inaczej. My tego nie rozumiemy. Dlaczego inne? My tego nie rozumiemy, bo my tej polityki ich nie znamy wewnętrznej. Ale dlaczego? Co to jest? Jakiś inny człowiek? Inny? Nie jest inny człowiek. Nie skrzywdził dziecko, to powinien pójść siedzieć przecież. No niestety, ale u nich jest... No i siedzi. Jana Pawła ja mam zawsze w sercu miejsce dla niego. Tu właśnie ostatnio, jak byłem, to nawet taki talerz z Janem Pawłem pani miała, ale i gdzie on jest? Nie ma, proszę pana, talerz poszedł do ludzi. Proszę pana, byłam we Włoszech akurat, jak nasz ojciec święty umarł. Nie było człowieka, żeby nie płakał. Uno solo papa Wojtyła. Nostra, nasz, ich był. No, a dzisiaj takie brudy, kto to w ogóle wymodził? Kto w ogóle wymyślił? Za to, że jeszcze tego papieża, to mnie serce pęka. W ogóle nie chcę mówić, że mu dokuczają. Nawet papież Franciszek tak powiedział, że no tak, były tuszowane różne rzeczy, no tak, że jakby, że... Nieprawda, w ogóle nie wierzcie w to. To jest święty i koniec. Ale co, to papieżowi nie wierzyć? Papieżowi wierzyć wszystkim, ale nie głupoty. No słyszy pani, nie? Jest zamieszanie, jest... Chodzi o tą pedofilię, że on krył, czy coś takiego, ale Platforma jak chce kogoś uderzyć, to jak to mówią, w drewnianym kościele cegła na głowę padnie. To nawet papież Franciszek przyznał, że to wtedy wszystko było tuszowane, więc no tak... A Platforma nie tuszuje? Widzi pan, co w Platformie jest? Ale wie pani, to jest taki... Swojego pod nosem, tylko czyjeś dalej. Sam nie robi zamęt o papieżu, o wszystkim, by się wstydzili takiego porządnego człowieka szargać. To jest bydło, nie ludzie dla mnie. No, a w ogóle to, jak się słyszy, to chodzi, że księża są nie, że inaczej to się nazywa. Że pedofilami. O, właśnie. No tak, no bo są dowody, no i z tego powodu to trochę mają racji, ale papieża nie powinni ruszać, bo on tego udziału w tym nie brał. W domu jest tak, że się ukrywa, a może przejdzie, a może jak. Życie jest tylko życie, po prostu. Ale za papieżem twardo, Janem Pawłem? Będę, bo to jest najporządniejszy człowiek na świecie. To jest ojciec naszego narodu. Za papieżem to będę i jestem i będę. Co to jest? No są podróże Pawła, Jana. Tak. Opisane bardzo ładnie. Wydanie pamiątkowe. Tak. To jest autorytet. Wszyscy się za nim wstawią. I teraz Legia Warszawa. Ci piłkarze nawet. No właśnie słyszałem i no, kibice tu. Kibice śpiewali dla niego arkę na tym meczu z Lublinem. Powiedzieli kibole, że się zajmą tym, że Ojciec Święty był i będzie w ich sercach. No, to już chyba coś wiedzą na ten temat. Że coś, że zrobią porządek? Tak, zrobią porządek. Są kibole za Ojcem Świętym. No. No to piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat. Dlaczego Polacy nie chcą chodzić do kościoła? Dlaczego odwracają się od kościoła? A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarzy. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Adam Feder, do zobaczenia.